Powracamy do Lahti na drugą serię konkursu indywidualnego zaliczanego do punktacji Pucharu Świata. Już tylko 30 zawodników, a tym, który otwiera tę serię, jest 30 po pierwszej serii Słoweniec Nate Desmond. Spokojny lot, no ale skok niezbyt długi. W pierwszym skoku 83,5 metra uzyskał ten nowo kreowany mistrz świata juniorów. I teraz 1,5 metra krócej. No, konkurs bardzo loteryjny, pełen niespodzianek, wręcz nawet sensacji. Z czołowej dziesiątki Pucharu Świata niestety w tej serii finałowej nie będziemy już oglądać Kamila Stocha. To dla nas najbardziej przykra wiadomość. Nie zmieścili się do 30 także Severin Freund i Robert Kraniec. Będą natomiast trzej pozostali nasi reprezentanci. Przypomnijmy, na miejscu 5 Piotr Szyła, na 7 Maciej Kot i na 21 Klemens Murańka. 82 metry do tej odległości Nate'a Desmonda będziemy porównywać teraz kolejne skoki. Drugim zawodnikiem w tej serii finałowej jest doświadczony Niemiec Michael Neumayer. W pierwszym skoku 84 metry. No i teraz dalej, znacznie dalej. Wylądował gdzieś w okolicach punktu K, w okolicach 90 metra na tym obiekcie. Przy lekko, jak widzimy, nawet niesprzyjającym wietrze, a zatem Michael Neumayer ma szansę znacznie poprawić swoją lokatę. No, wracając do tych niespodzianek z czołowej dziesiątki Pucharu Świata. Simon Amann jest 11, dopiero 22 tutaj w tym konkursie. Thomas Morgenstern 24, Andreas Koffler 26, Roman Kołdelka 27. No, wielu czołowych obecnie skoczków świata nie poradziło sobie z trudnymi warunkami na skoczni Salpausselka. 90,5 metra, 214,4 punktu. Michael Neumayer obejmuje prowadzenie, no i myślę, ma szansę dość długo na tej pozycji się utrzymać. Rune Welta tutaj od początku tego weekendu nie radził sobie najlepiej na tym małym obiekcie w Lahti. Ale teraz znacznie lepszy skok, chyba najlepszy w wykonaniu Norwega, jaki oglądaliśmy wczoraj i dzisiaj. W pierwszej serii dzisiaj 84,5. Pół metra dalej niż Michael Neumayer, który przed chwilą uzyskał 90,5 metra. Norweg w drugiej serii o metr bliżej od Niemca, 89,5. Także dodane trochę punktów za niesprzyjające warunki wietrzne. Łączna nota 215, a zatem minimalnie wyprzedza on Neumayera i teraz Welta jest nowym liderem. Roman Kołdelka, o którym mówiłem, dopiero 27 pozycja po pierwszej serii konkursu. Podobnie jak Welta, 84,5 metra. Teraz jak na razie widzimy, ta druga seria przebiega bez przeszkód, bardzo szybko, sprawnie. Oddają swoje próby kolejni zawodnicy, no ale obym tylko nie powiedział za wcześnie. Nie, jest zielone światło dla Kołdelki. Czech już na rozbiegu. Ładny skok także wylądowany gdzieś chyba tuż przed 90 metrem, ale powyżej generowanej przez komputer niebieskiej linii. 88,5. A zatem o metr krócej od Welty. No ale zobaczymy, czy przy tych warunkach pogodowych, zobaczymy też, jakie noty uzyska czeski zawodnik, czy wystarczy to, aby objąć prowadzenie. Nate Desmond, mistrz świata juniorów, zatem zdobędzie dzisiaj zapewne swój pierwszy, jedyny jak na razie punkt do klasyfikacji Pucharu Świata. Jest pierwszy, 217,7. O 2,7 punktów wyprzedza teraz Kołdelka Rune Welte, Czech, nowym liderem. Czy zmieni się ta sytuacja po skoku Andreasa Kofflera? On w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wyprzedzał Kamila Stocha o równo 100 punktów, więc chcielibyśmy, aby ta strata naszego skoczka do Kofflera nie powiększyła się za bardzo. Miał problemy w locie, niezbyt dobre było to lądowanie, nie będzie dobrych noc za styl, 87 metrów, plus 1,5 punktu za niesprzyjający wiatr. Ale Andreas Koffler wylądował przed niebieską linią, a zatem nie powinien wyprzedzić Romana Kołdelki. Także nierówno tutaj skacze reprezentant Austrii na obiektach w Lahti. Jest czwarty, 211,5 punktu, a zatem przegrywa z całą trójką skaczących przed nim zawodników. Także daleko po pierwszej serii Andreas Wank. 24-letni Niemiec z Oberhofu. 23 w tym sezonie jak na razie w klasyfikacji Pucharu Świata.
ponad 90 metrów. Dobry skok w wykonaniu Andreasa Wanka. Niebieska linia odsunięta, miał więc nieco lepsze warunki, jeśli chodzi o wiatr. Tak jest, minus 1,9 punktu, 93 metry. To najdłuższy jak na razie skok w tej finałowej serii zawodów. I Andreas Wank oczywiście zostaje nowym liderem, 222,5 punktu. No a niedługo już zobaczymy 21. zawodnika pierwszej serii, Klemensa Murańkę, wcześniej jeszcze Thomas Morgenstern, później Sklet z Norwegii, Simon Amann. W takim otoczeniu startował dzisiaj będzie w tej drugiej serii Klemens Murańka. Polak zdobędzie swoje pierwsze w karierze punkty w klasyfikacji Pucharu Świata. Jest już zielone światło dla Morgensterna. Dał znak także, potwierdził to Aleksander Pointner. Spokojny lot i daleki. Brawa zatem dla broniącego Pucharu Świata, a piątego w tym sezonie, Tomasa Morgenstern. 93,5. Dodane jeszcze pół punktu za niesprzyjające warunki, a zatem na pewno on teraz obejmie prowadzenie w konkursie. No szkoda, wielka szkoda, że troszkę później nie skakał Kamil Stoch, że nie ma okazji, aby powalczyć tutaj o punkty, aby zaprezentować się w drugiej serii. Drugi taki przypadek w tegorocznym Pucharze Świata, podobnie jak Lillehammer w grudniu na początku sezonu. Ale uspokajał trenera Poloniusz Steiner. Kamil Stoch jest w bardzo dobrej formie. Po prostu skakał w wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Tutaj w serii tej kwalifikacyjnej najdalej 95,5 metra. Tutaj nie miał szczęścia. Oczywiście Thomas Morgenstern obejmuje prowadzenie, a teraz kolejny uczestnik tej finałowej serii, Norweg Vegard Hauge Sklet. W pierwszym skoku 87 metrów. Jak będzie teraz w tej drugiej próbie? Gdzieś w okolicach punktu K, punktu konstrukcyjnego na tym obiekcie ląduje Norweg. To punkt, który na tej skoczni, w którym nachylenie ze skoku do poziomu wynosi 33,5 stopnia, 90 metrów. Będą dodane punkty za niekorzystny wiatr. Tomasa Morgenstern na pewno nie wyprzedzi. Myślę, że także nie wyprzedzi Wanka. Jest szansa na trzecią pozycję dla Skleta na tym etapie rywalizacji. Zanotujmy notę, 221,7 punktu. Norweg, tak jak przypuszczałem, na miejscu trzecim. Teraz Simon Amann, czterokrotny mistrz olimpijski, wygrywał tutaj dwa ostatnie pucharowe konkursy, tylko że na większym obiekcie po lewej stronie, K116. Tutaj w tej pierwszej serii nie za bardzo sobie poradził, tylko 85 metrów i 22 lokata. Teraz lepiej wygląda ta próba. Ponad 90 metrów. Brawa dla Simona Amanna. Jest w dość dobrej formie, choć już od kilku tygodni walczy o to, aby awansować do czołowej dziesiątki w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 91,5 metra plus 2,9 za niekorzystny wiatr. Jego przewaga nad Tomasem Morgensternem po pierwszej serii wynosiła 1,5 punktu, a zatem chyba Morgenstern'a nie wyprzedzi. Ta punktowa zdobycz jest dla niego bardzo ważna, ale on do 10. Roberta Krańca, który tu dzisiaj punktów nie zdobędzie, dopiero 44. miejsce. Drugi jest Simon Amann, tak jak myślałem, troszkę odrobi, ale nadal w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata będzie dopiero 11. No i teraz Klimek Murańka. Bardzo udany debiut w Pucharze Świata poza Polską. Jest w serii finałowej, wczoraj na podium w konkursie drużynowym. Trzymajmy kciuki za naszego 17-latka. Już w powietrzu, niezłe wyjście z progu. No, walczył do końca o odległość, poprawny skok w wykonaniu Klemensa Murańki. No, na pewno to skakanie w gronie tych najlepszych skoczków Amanna, Morgenstern'a, Kofflera, którzy skakali tuż przed nim, będzie procentować w przyszłości. Widzimy plus 6,8 punktów, wyjątkowo niekorzystne warunki wietrzne. Trafił tutaj Klemens Murańka, ale sobie z nimi całkiem nieźle poradził. W pierwszym skoku 85 metrów, teraz 84,5. No i zobaczymy, ile to uda pucharowych punktów. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w karierze 17-letniego Zakopiańczyka. Teraz po swoim skoku jest na miejscu szóstym, a zatem jest szansa na 5 punktów za 26. pozycję. Za nami zatem już 10 zawodników w serii finałowej. Jeszcze tradycyjna kontrola sprzętu. Duże gratulacje, duże brawa
i dla Klemensa Murańki za szóste jak na razie miejsce i za udział w serii finałowej, i za zdobyte punkty w klasyfikacji Pucharu Świata. 17-letni wychowanek Józefa Zajarząbka w towarzystwie sportowym Wisła Zakopane. No, pamiętamy, to cudowne dziecko polskich skoków. Z wysokiego rozbiegu na wielkiej krokwi skakał już 135 metrów jako 12-latek. Później i także jako nastolatek zdobywał medale w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Stał na podium tuż obok swojego wielkiego idola Adama Małysza. I teraz Klemens Murańka pomału przyzwyczaja się już do swoich nowych parametrów, do nowego wzrostu, bo przecież znacznie wyrósł od tamtych lat i zaczyna pomału pukać do światowej czołówki. Szóste miejsce w tym roku w Mistrzostwach Świata Juniorów, wicemistrzostwo wraz z kolegami w konkursie drużynowym w tej kategorii wiekowej. No a tutaj na skoczni w Lachti pierwsze sukcesy w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami świata. Tomasz Morgenstern prowadzi, a drugą dziesiątkę tej drugiej serii otwiera Jutta Vatasa. Przed 90 metrem wylądował Japończyk. Po swoim pierwszym skoku na odległość 88 metrów wyprzedzał Tomasa Morgenstern niespełna 2 punkty, a zatem nie ma możliwości, aby utrzymał nad nim przewagę. Morgenstern nadal będzie liderem, będzie więc już zajmie dzisiaj lokatę w drugiej dziesiątce tego konkursu. Plus 3,3. Dopiero piąta pozycja z notą 218,6 punktu dla Japończyka. Reprezentant gospodarzy, sami niemi. To będą dzisiaj pierwsze jego punkty pucharowe w tym sezonie. Jest to jednoletni zawodnik z Rowaniemi. 19 po pierwszej serii zawodów. Jeden ze słabszych skoków tej drugiej serii, które oglądaliśmy. Sami niemi w tej pierwszej swojej próbie trafił na niezłe warunki. Teraz przy mniej sprzyjającym wietrze plus 3,2 punktu, pół metra na sekundę w plecy, tylko 81,5 metra. Wyprzedzał Klemensa Murańkę o 1,6 punktu. Teraz skoczył 3 metry krócej od Polaka. Jest więc szansa, że Polak będzie przed Finem. Tak, tak się też dzieje. Sami niemi dopiero 11. A Klimek Murańka już o jedno miejsce wyżej w klasyfikacji tego konkursu. Kolejny z Finów, Oli Młotka. Niezły pierwszy skok, 90 metrów. I dał mu 18 pozycję w konkursie. Teraz już nie tak sprzyjające warunki i lądowanie gdzieś za granicą 80 metra, ale znacznie przed punktem K. 83,5 plus 4,6 punktu, czyli ten uśredniony wiatr około pół metra na sekundę z tyłu. Oli Młotka należy do tych zawodników, którzy jednak znacznie lepiej czują się, kiedy ten wiatr zawiewa im pod narty. Ma problemy przy tylnych wiatrach. W takich warunkach najlepiej radzą sobie skoczkowie, którzy mają bardzo mocne odbicie, takie jak kiedyś dysponował takim odbiciem Adam Małysz, czy też takie, jakim dysponuje teraz Piotr Żyła. Richard Freitag, najlepszy w tym sezonie, dość nieoczekiwanie z podopiecznych Wernera Schustera w kadrze Niemiec. Jedno pucharowe zwycięstwo w Harachowie. Dzisiaj po pierwszej serii na miejscu 17. Ładny skok Niemca, wylądowany około 90 metra. Potem dalej niż w serii pierwszej, 89,5. No, ale miał też nieco lepsze warunki, tylko 0,8 punktu dodane za niesprzyjający wiatr. Niewielką miał przewagę nad Tomasem Morgensternem, tam bardzo małe różnice punktowe w tej grupie zawodników. A zatem nie powinien wyprzedzić reprezentanta Austrii, który cały czas w tej drugiej serii legitymuje się najdłuższym skokiem. Przypomnijmy, 93,5 metra. Richard Freitag 4 metry krócej i jest trzeci za Morgensternem i za Vegardem Hauke Skletem z Norwegii. Tomasz Morgenstern w miejscu dla lidera rywalizacji. No zobaczymy, jak długo tam jeszcze będzie stał. Przypomnijmy, po pierwszej serii był dopiero 24. Po nim w tej drugiej serii skakało już 7 zawodników.
No, a Tomas Morgenstern cały czas liderem. Teraz ósmy, kolejny Norweg, Kenneth Gagnes. No, krótki skok, zdecydowanie nieudana próba w wykonaniu tego podopiecznego Aleksandra Sztekla, trenera austriackiego szkoleniowca ekipy norweskiej, który przejął kadrę po Nice Kojonkowskiej. 75 metrów zaledwie, a zatem znów powinien podskoczyć w klasyfikacji Klemens Murańka. Będą kolejne punkty, będzie tych punktów więcej dla naszego 17-latka z Zakopanego. Kenneth Gagnes zupełnie sobie nie poradził przy tym silnym tylnym wietrze. Plus 7,2 punktu, jak widzimy, ale dopiero 15 pozycja, czyli ostatnia jak na razie w rywalizacji na Salpausselce w Lahti. Francuz Vincent de Compsevoix w tym sezonie w Pucharze Świata nie radził sobie najlepiej, ale pokazał się z dobrej strony podczas Mistrzostw Świata w lotach w Vikersund. Był tam 20. Taka podobna sylwetka w locie do Macieja Kota. Wysoko uniesione biodra. Matiasz Zupan, słoweński szkoleniowiec od tego sezonu kadry Francji, zadowolony. 86,5 metra. W pierwszym skoku 90,5. No, ale teraz nieco trudniejsze warunki napotkał Francuz. Widać jednak w tych jego skokach problem w przestawieniu się z obiektów mamucich na tak małą skocznię o punkcie K 90 metrów. Nota Francuza 218,8 punktu jest w tej chwili na miejscu szóstym. Denis Kornilow, on egzekwo z Francuzem był 14 po pierwszej serii skoków. No, jest znacznie lepiej od Francuza. Ląduje w okolicy czerwonej linii oznaczającej punkty konstrukcyjne na tym obiekcie. 89,5, wiatr lekko sprzyjający, minus 2 metry, minus 2 punkty, czyli około 0,3 metra na sekundę. No i Rosjanin powinien to swoje miejsce w drugiej dziesiątce tego konkursu utrzymać. Czy to wystarczy, aby wyprzedzić Tomasa Morgenstern'a? Wyprzedzał go o 4 punkty po pierwszej skoku tylko. Teraz jest szósty, no bo przecież jeszcze odjęte te punkty za sprzyjający wiatr. Jedna z rewelacji tych zawodów, wicemistrz świata juniorów, reprezentant Słowenii Jaka Chwala. 18-letni zawodnik, popatrzmy na jego drugi skok. No, bardzo poprawny, daleki, złapał chyba dobre noszenie i umiejętnie to wykorzystał, mimo jeszcze braku obycia, braku doświadczenia na tak skoczniach całego świata. 91 metrów, bardzo proszę. Chociaż będą jeszcze dodane punkty za wiatr, czyli ten wiatr uśredniony nie sprzyjał mu, choć widać było w tej końcowej fazie lotu, że złapał troszkę tego wiatru pod narty. No i to poniosło go aż poza 90 metr. Brawa dla Jaka Chwali. Debiutował w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w tym roku. Zdobył tam nawet punkt za 30 miejsce, a teraz jest trzeci, bardzo proszę. A zatem będzie no, miejsce w drugiej dziesiątce najprawdopodobniej tego konkursu. Mówię najprawdopodobniej, bo przecież kolejni zawodnicy mogą skakać krócej i może nawet awansować do czołowej dziesiątki tych zawodów, czego oczywiście sympatycznemu młodemu Słoweńcowi życzymy. A teraz Norweg Andreas Stiernek. 91,5 w pierwszym skoku, teraz znacznie krócej. Nie doleciał do punktu K Norweg. Na miejscu 12 po pierwszej serii tych zawodów. Teraz 4,5 metra zabrakło mu do punktu konstrukcyjnego, a to oznacza, że spadnie w klasyfikacji, że tej swojej 12 niezłej pozycji nie utrzyma. Teraz Stiernen w tym sezonie rywalizował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Jest, przypomnijmy, liderem na zapleczu skoków narciarskich na świecie. 5 zwycięstw w Pucharze Kontynentalnym. Dzisiaj na razie jest na miejscu 11. No ale zdobędzie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Drugą dziesiątkę w tej serii finałowej kończy Noriaki Kasai. Dobry pierwszy skok, 91,5 metra. No i popatrzmy teraz na drugą próbę Japończyka.
przed 90 metrem ląduje. Na progu wyglądało, jakby minimalnie spóźnił odbicie. No i to oczywiście przełożyło się momentalnie na odległość. Szczególnie na tych mniejszych obiektach jest to bardzo istotne. Raz jeszcze popatrzmy na skok Japończyka. Mimo swoich już prawie 40 lat, no cały czas można powiedzieć w światowej czołówce, bo tak przecież trzeba zinterpretować jego awans do finałowej 30 tych zawodów. Nie utrzyma najprawdopodobniej miejsca na początku drugiej dziesiątki. Na razie po tym drugim skoku jest 15. 214,3 punktu, a zatem zaraz powinniśmy mieć klasyfikację. Zobaczymy, na które miejsce przesunął się Klemens Murańka, jedyny jak na razie Polak w tej drugiej serii zawodów. Klemens Murańka poradził sobie dzisiaj w tym konkursie całkiem nieźle. 85 metrów w serii pierwszej, w tej drugiej 84,5. Cały czas liderem, 24 po pierwszej serii Tomasz Morgenstern, który w tej drugiej serii poszybował najdalej, 93,5 metra, Simon Amann drugi. No a zatem tutaj ci czołowi zawodnicy świata, którzy trafili na niekorzystne warunki w pierwszej serii konkursu, teraz wracają na swoje pozycje. A Klemens Murańka 12, czyli jeżeli czołowa dziesiątka nie zepsuje swoich skoków, będzie dzisiaj 22. Bardzo dobry występ naszego zawodnika. Gratulacje, 9 punktów do klasyfikacji Pucharu Świata dla 17-latka z Zakopanego. No i po raz kolejny oglądamy skok Tomasa Morgenstern'a z drugiej serii tych zawodów. 93,5 metra. Już przesunął się o 14 pozycji w klasyfikacji. Zobaczymy, jak długo jeszcze będzie liderem. Za chwilę jego rodak Gregor Schlierenzauer otworzy ostatnią dziesiątkę. Gregor Schlierenzauer w tym sezonie ostatnio przeżywa pewien kryzys formy, ale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest drugi, tuż za Andersem Wordalem, traci 44 punkty do Norwega. Dzisiaj Norweg po pierwszej serii tuż przed nim na miejscu 9. No, bardzo ciekawa będzie ta walka o kryształową kulę w tym sezonie. Gregor Schlierenzauer, jest już zielone światło, 89 metrów powinien skoczyć, aby wyprzedzić swojego rodaka Tomasa Morgenstern. Czy uda mu się ta sztuka? No, gdzieś chyba dokładnie koło tej granicy wylądował reprezentant Austrii. A zatem będą decydować tutaj niuanse. Punkty za styl, 89,5 plus 3,3 za niesprzyjający wiatr. Po pierwszym skoku, jak widzę, o 6,5 punktu wyprzedzał Morgenstern'a. W tym drugim skoku Morgenstern skoczył 4 metry dalej. No, musimy zatem poczekać na uwzględnienie tych wszystkich parametrów, także not za styl, choć tu stylowa akurat ta próba w wykonaniu Schlierenzauera wydaje się bez zarzutu. Aleksander Pointner zadowolony. No i jest nowym liderem, 229,3 punktu wyprzedza więc Tomasa Morgenstern. Anders Bordal, jaka będzie odpowiedź aktualnego lidera Pucharu Świata? Jest już zielone światło dla Norwega. No, warunki ma nieco lepsze od Schlierenzauera, 93 metry i dalej skacze poza niebieską linię. W dobrej formie jest Anders Bordal. Mówiłem przy okazji pierwszej serii tych zawodów, że we wczorajszym konkursie drużynowym, w takiej nieoficjalnej punktacji indywidualnej, właśnie Bordal był najlepszy. Teraz 96 metrów, a zatem on będzie nowym liderem, no i ma szansę tutaj przesunąć się bardzo wysoko w klasyfikacji. Brawa dla Andersa Bordala, bardzo dobry drugi skok. 29-letni, doświadczony już Norweg, do tego sezonu miał tylko jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata odniesione na Wielkiej Krokwi w Zakopanem 3 lata temu. W tym sezonie już 3 kolejne wygrane, pozycja lidera, ten żółty plastron. No i zobaczymy, jak długo Norweg, a być może do końca sezonu już tym liderem pozostanie. Zadowolony Aleksander Stöckl, nie ma się czemu dziwić. Nota 239,2 punktu. No bardzo wysoko postawiona poprzeczka dla kolejnych zawodników. Pierwszym z nich jest Manuel Fettner, dla którego to 8 miejsce byłoby najlepszym osiągnięciem w tym sezonie. To także skoczek, który głównie rywalizuje na zapleczu w pucharze kontynentalnym. Popatrzmy na jego drugi skok. No, nieudana próba, widać to już było po wyjściu z progu. Złapał trochę noszenia jeszcze w końcowej fazie lotu. Ale słaby był ten skok w wykonaniu Manuela Fettnera. Zaledwie 79,5 metra. No i koniec marzeń o zajęciu dobrego miejsca tutaj w Lacht.
Jak widzimy, spóźnił się na progu praktycznie. Przeoczył jakby ten próg. Zabrakło więc tej siły odbicia. Złapał jeszcze troszkę noszenia w drugiej fazie. Ale to dopiero 21 miejsce, 205,3 punkt. No i teraz czekamy, bo emocje rosną. Będzie za chwilę dwóch naszych reprezentantów. Siódme miejsce po pierwszej serii zajmuje Maciej Kot. Bardzo dobry skok Zakopiańczyka na odległości 91,5 metra. No i teraz oby zdołał to powtórzyć. Trzymajmy kciuki. Maciej Kot już na progu. Niezłe wyjście z progu. Nabrał wysokości. A, nie doleciał do 90 metra. Daleko była odsunięta ta niebieska linia. Ale był to skok poprawny. Jest szansa na sporo dzisiaj pucharowych punktów. Na obiekcie Salpausselka w Lahti 86,5 metra. No i teraz poczekamy nieco dodanych jeszcze punktów za niekorzystny wiatr. Troszkę zabrakło odległości, ale może uda się utrzymać miejsce w czołowej dziesiątce konkursu. Jest na razie Maciej Kot na miejscu szóstym, 224,3 punkty. Za chwilę Piotr Żyła, ale jeszcze nieco wcześniej Norwek Anders Fanemel, który ex aequo z Polakiem zajmował piąte miejsce po pierwszej części rywalizacji. Anders Fanemel 91 metrów, Piotr Żyła metr dalej. Ale nieco lepsze warunki wietrzne miał nasz reprezentant. No tak bez przekonania teraz widzimy twarz Aleksandra Sztykla. No i zobaczymy, jak sobie w tych warunkach poradzi Fanemel. Odważnie wychylił się do przodu, walczył do końca odległość, ale nie doleciał do 90 metra. Podobny skok jak ten wcześniej, który oglądaliśmy w wykonaniu Macieja Kota, pół metra dalej od Zakopiańczyka, 87. Anders Bordal oczywiście cały czas zdecydowanie prowadzi. No i czekamy już na skok Piotra Żyły, dzisiaj drugi w kwalifikacjach. Dobry także skok w pierwszej serii tego konkursu, piąte miejsce wysoko. Szósty jest Anders Fanemel, tuż przed Maciejem Kotem. Spycha naszego reprezentanta na miejsce siódme. A tu już polscy kibice w Lahti, a także i państwo przed telewizorami czekają na drugą próbę. No, najwyżej sklasyfikowanego po pierwszej serii naszego zawodnika jest nim dzisiaj Piotr Żyła. No, mina Łukasza Kruczka, niewiele tutaj mówi, trzymajmy kciuki, Piotr Żyła w powietrzu, ładnie to wyglądało na progu, ale chyba zabraknie, tak, zabraknie odległości, nie doleciał do tej niebieskiej linii, nie będzie więc liderem po tej swojej próbie. 4 metry brakło do punktu K, on, przypomnijmy, wyprzedzał Macieja Kota tylko o 0,4 punktu, miał dokładnie taką samą notę jak skaczący przed nim Anders Fanemel. No a zatem tutaj niuanse będą decydować o tej kolejności na miejscach 6, 7 i 8. Bo w tej grupie zapewne wyląduje teraz na tym etapie rywalizacji Piotr Żyła. Będą kolejne pucharowe punkty. Będzie miejsce, no zobaczymy, czy uda się utrzymać w pierwszej dziesiątce. Na razie jest szósty, 227,7 punktu. Nie miał dobrych warunków Piotr Żyła w tym swoim drugim skoku. No i pozostała nam już tylko czwórka zawodników. Taku Takeuchi. Wczoraj znakomity występ w konkursie drużynowym. Dziś wygrał kwalifikację. Jak będzie w drugiej serii konkursu? Ładnie wyszedł z progu Japończyk. Nabrał tutaj wysokości. Udało mu się przeskoczyć czerwoną linię. Wylądować gdzieś tuż za 90 metrem. No, powinno to wystarczyć do drugiej pozycji w tym momencie, bo przecież Anders Bordal skoczył znacznie, znacznie dalej, 96 metrów. A Taku Takeuchi po pierwszym skoku wyprzedzał go o niespełna 3 punkty. Brawa dla Takeuchiego za bardzo równą formę. Wczoraj 2 dobre skoki w konkursie drużynowym. Dzisiaj także 3 dobre skoki, wliczając w to kwalifikacje w tych głównych zawodach. Widzimy 2 razy po 90,5, 232,5. I on jest drugi, spycha Tomasa Morgensterna na miejsce trzecie. Piotra Żyłę na siódme, a Macieja Kota na dziewiąte. Pozostała nam już trójka. Łukasz Chlawa, Ansi Koivuranta i Daiki Ito. Piotr Żyła do tej pory, siódme miejsce to jego największe osiągnięcie w karierze. Lillehammer, czy dzisiaj zdoła to powtórzyć? Łukasz Chlawa na razie. No, ładny skok Czecha, bardzo ładny.
powyżej 90 metra wylądowany. No, widzieliśmy, ta niebieska linia troszeczkę odsunięta, a nie będzie chyba liderem, nie wyprzedzi Andersa Bordala. 94,5 metra na pewno jednak wystarczał co najmniej w tej chwili do drugiej pozycji. Jest zadowolony Dawid Jirołtek. Wczoraj bardzo słabo Łukasz Chlawa zaprezentował się w konkursie drużynowym. Czesi nie awansowali w ogóle do serii finałowej, dopiero 9 miejsce czeskiej drużyny. Spory niedosyt. No ale Chlawa w tym sezonie spisuje się naprawdę dobrze, jest w niezłej formie. Tutaj jak wiemy na tej skoczni te zawody i wczoraj i dzisiaj są troszkę loteryjne. Teraz Chlawa trafił dobre warunki, minus 3,2 ze wiatry, 237,2. I on jest teraz wiceliderem. No, a czy zajmie miejsce na podium? No to już zależy od skoku Fancy Koivuranty i lidera po pierwszej serii, Japończyka Daiki. No, słychać wrzawę, mają troszkę radości fińscy kibice tutaj w Lahti pod skocznią Salpausselka. Pekka Niemela, 36-letni trener z Kuopio, spogląda już na wskaźniki wiatru. Jak widzimy, ten wiatr nie przeszkadza w oddaniu próby. Jest więc zielone światło, 90,5 metra, aby objąć prowadzenie. Ansi Koivuranta i już w powietrzu. No, nieźle wyszedł Fin. Patrzę odległość i chyba się udało tę odległość osiągnąć. Zadowolony z tego skoku, brawa od publiczności. Cieszy się Pekka Niemela. Czy będziemy mieli nowego lidera? Ansi Koivuranta w pierwszym skoku 94, teraz 91,5. Przy lekko sprzyjającym wietrze. No i teraz poczekajmy na przeliczenie tych wszystkich parametrów, na noty za styl. Czy będzie lepsze od Andersa Bordala? Nota Norwega 239,2 punktu. Lider Pucharu Świata dzisiaj więc na pewno na podium tych zawodów. No i czekamy teraz na wynik, na notę Ansiego Koivuranty. 19 w tym sezonie w klasyfikacji Pucharu Świata, jak na razie 201 punktów. No dzisiaj znacznie powiększy ten swój dorobek. Czy powiększy go o punktów 180 czy 60? No to będziemy wiedzieć dokładnie za chwilę po skoku Daiki Ito. Na razie jest na miejscu trzecim jednak, 234,3 punktu. Przegrywa z Łukaszem Chlawą, zatem Ansi Koivuranta może więc nie wylądować na podium tych zawodów. No i Daiki Ito, Japończyk, kończy rywalizację. No mimo tych problemów z wiatrem udało się przeprowadzić tutaj wczoraj konkurs drużynowy i dzisiaj indywidualny. I teraz ostatni akt tych zawodów. Daiki Ito w powietrzu. Popatrzmy na skok Japończyka. Nabrał wysokości, walczy o odległość ponad 90 metrów. Ląduje Daiki Ito. No i znów musimy czekać na przeliczenie not, na wskaźniki pomiaru siły wiatru. Plus 5,8. Sporo dostanie tutaj tej bonifikaty Japończyk. 92 metry. No ale przypomnijmy, skaczący przed nim Łukasz Chlawa 94,5. A Anders Bordal, którego widzimy tutaj w miejscu dla lidera, aż 96 metrów. Nic zatem dzisiaj nie zbliżył się do nowego rekordu obiektu, który wczoraj ustanowił Juri Tepesz. Jest pierwszy, jest pucharowe zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata dla Japończyka Daiki Ito. Gratulacje, to trzecie jego dopiero zwycięstwo w karierze, trzecie odniesione w tym sezonie. Cieszą się także kibice w Japonii, brawa dla Daikiego Ito. Mówiliśmy, że on sobie lepiej radził w tym sezonie na dużych obiektach, był i jest aktualnie liderem klasyfikacji Pucharu Świata, uwzględniającej tylko skocznie Mamucie o punkcie K185 metrów. No a tutaj proszę, niespodzianka, on także okazuje się najlepszy na pierwszych w tym sezonie zawodach na skoczni normalnej o punkcie K90. 26-letni zawodnik z Sapporo Daiki Ito, zwycięzcą konkursu na skoczni Salpausselka w Lahti. On w klasyfikacji Pucharu Świata był na miejscu szóstym, ale tracił do piątego Tomasa Morgensterna sporo, bo aż 94 punkty. Tomas Morgenstern dzisiaj także w czołówce, a zatem tę swoją pozycję Morgenstern obroni. Wyprzedzi dzisiaj także Kamila Stocha, do którego tracił 51 punktów. Polak dzisiaj bez punktów. No poczekajmy, nie wyprzedzi. 51 punktów nie zdobędzie dzisiaj Tomas Morgenstern, a zatem będzie tuż za Kamilem Stochem w pucharowej rywalizacji. A to wyniki konkursu na skoczni Salpausselka w Lahti. Daiki to przez Andersem Bordalem i Łukaszem Chlawą. Tuż za podium Ansi Koivuranta, Gregor Schlierenzauer szósty, Tomas Morgenstern dzisiaj siódmy, Simon Amann ósmy, dziesiątkę zamyka Piotr Żyła. No, spory sukces naszego zawodnika do tej pory, przypomnijmy, w zawodach Pucharu Świata tylko raz był w czołowej dziesiątce na miejscu siódmym. Tuż za czołową dziesiątką na miejscu dwunastym Maciej Kot.
I to także spore osiągnięcie w karierze tego 20-letniego skoczka z Zakopanego. No a punkty Pucharu Świata zdobył dzisiaj także po raz pierwszy w swojej karierze 17-letni Klemens Murańka, który otwiera trzecią dziesiątkę, 21 miejsce, 10 pucharowych punktów dla 17-latka z Zakopanego. Szkoda, że z powodu niesprzyjających warunków do tej finałowej serii nie zmieścił się Kamil Stoch, który jest w bardzo dobrej formie. No ale będzie miał szansę to udowodnić w kolejnych pucharowych zawodach w najbliższy czwartek w Trondheim i w przyszłą niedzielę w Oslo. Na dzisiaj z Lahti to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos.